Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Podpunkt A. Odcinek AB podzielono na dwie części w stosunku 2 do 3. Jedna część jest o 2 cm krótsza od drugiej. Jaką długość ma odcinek AB? Ok, no to mamy tutaj coś takiego. Odcinek A i B. I on jest tutaj w stosunku 2 do 3, ale to za momencik. Jedna część jest o 2 cm krótsza od drugiej. Czyli tu możemy sobie dać krótsza, dłuższa. Zresztą tak musi być, ponieważ tu jest mniej. I na podstawie tego budujemy sobie proporcje, że krótszy bok do dłuższego jest w stosunku 2, czyli krótszy do dłuższego. No i jedziemy to po skosie. Zatem tu mamy tak, a tutaj mamy 2 razy x, no to jest 2x. Wymnażamy to z tym, to z tym. Przenosimy na drugą stronę ze zmianą znaku. To samo z szósteczką. Odejmujemy, czyli x to 6. Jaką długość ma odcinek AB? No to teraz będziemy to podstawiać. Jest 6 minus 2 to jest 4. Tu mamy 6. Zatem odcinek AB ma długość 4 plus 6. A to jest 10. Były centymetry, czyli dajemy jednostkę. Podpunkt B. Pewien odcinek KL podzielono w stosunku 1 do 3 do 10. Także najdłuższa z tych części ma 1,6 decymetra. Jaką długość miał odcinek KL? My tu mamy 1, 3, 10. Czyli 10 to 1,6. Będziemy sobie tutaj budować proporcje, albo na podstawie tego możemy sobie to wyliczyć. To już jak kto woli. Ja myślę, że zrobimy sobie to, w sumie to nie wiem, jak jest najprościej. Zrobimy tak i tak, a potem wybierzecie sobie sposób, który jest dla Was najprostszy. I będziemy sobie tutaj to liczyć. Czyli mamy tak, 10x to jest 1,6 decymetra. Jak my sobie to podzielimy na 10, to x wychodzi nam tutaj 0,16 decymetra. Więc mamy tutaj 1,6 cm albo 16 mm. Ok. I teraz tak. Tutaj mamy 1, czyli 16 mm. Dodać 3 razy 16 to 48 mm. Dodać tutaj mamy 160 mm. To 2, to 224 mm. Albo, jeżeli liczyliście w centymetrach, to powinno Wam tutaj wyjść 22,4 cm, a jak liczyliście w milimetrach, to 2,24, przepraszam, decymetra. Ok, tutaj jeszcze mogliście sobie zrobić proporcją, że jak 10x to 1,6 decymetra, to cały odcinek KL ma długość 14x, to wtedy tutaj mamy, nie wiem, y. I wtedy to, co jest po skosie do y, ląduje nam w mianowniku, to, co jest po drugim skosie w mnożeniu. Zwróćcie uwagę, że te x nam się tutaj po prostu skrócą, więc nie ma żadnego problemu. Wymnażamy z górą, dzielimy z dołem i tutaj oczywiście wychodzi nam 2,24 decymetra, bo wynik tu był w decymetrach.
Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i już.